Może troszeczkę bliżej, może troszkę bliżej światła, jeszcze wyciągniemy z mroku. Wychodzimy z mroku. Dzień dobry Państwu. Panie premierze, pan wie, że będzie referendum w Słupsku w niedzielę. Jaki jest pana stosunek do tego? Mieszkańcy wybierając prezydenta i radę wybierali na 4 lata i uważam, że następne wybory powinny odbyć się zgodnie z terminem, czyli za 2 lata, tak aby i prezydent Kobyliński i rada mogły dokończyć te wszystkie rzeczy, które kontynuują. No ale oczywiście wszystko jest w rękach mieszkańców. Mieszkańcy będą decydować. Myślę, że ci, którzy uważają, że prezydent dobrze sprawuje swoją funkcję, po prostu nie pójdą do urny w najbliższą niedzielę. To by była duża strata, stracić Słupsk, tak mówi o sojuszu, tak, generalnie. To jest pytanie do mieszkańców, czy mieszkańcy Słupska życzą sobie, aby prezydent dalej wypełniał swoją funkcję i w ciągu tych kolejnych 2 lat dokończył rozmaite inwestycje, czy akwapark, czy tą mniejszą obwodnicę, czy inne rzeczy, to czy też uważają, że na 2 lata przed wyborami trzeba zmienić prezydenta, więc niech mieszkańcy decydują. Jaki jest cel wizyty dzisiaj w Słupsku? Ja dzisiaj za chwilę mam spotkanie ze studentami na temat Unii Europejskiej i dalszych losów Europy. Potem spotkam się z prezydentem, z radnymi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie będziemy rozmawiali o samorządach i dalszych problemach związanych z samorządem, a także o referendum oczywiście. A propos tego wykładu tutaj, czy kogoś trzeba, że tak powiem, przekonywać do Unii, czy wręcz przeciwnie, a tak? Ja odnoszę wrażenie, że większość, zwłaszcza młodych Polek i Polaków, to są szczerzy euroentuzjaści, ale zawsze na sali są przeciwnicy Unii, więc jestem ciekaw, czy dzisiaj będzie również tak, że będą i zwolennicy, i przeciwnicy. Właśnie, bo to pan nas do Unii wciągnął. Czy pan spotyka się z takimi zarzutami, o niech pan zobaczy, co pan narobił, czy wręcz przeciwnie, czy panu dziękują na ulicy? Nie, spotykam się z wyrazami zadowolenia, że Polska jest w Unii. Proszę państwa, od 1 maja 2004 roku do lipca tego roku Polska otrzymała 187 miliardów złotych na czysto po otrąceniu naszej składki i te miliardy są widoczne wszędzie, także w Słupsku widać to, co się dzięki środkom unijnym zrealizowało, więc zdecydowana większość Polaków uważa, że to był bardzo dobry krok wejście Polski do Unii Europejskiej. Czy takie spotkanie z młodzieżą to też, że tak powiem, takie przygotowanie już do kampanii wyborczej, która będzie, tak czy inaczej, budowanie struktur na dole, tak? Nie, to nie ma nic wspólnego z polityką, zresztą temat jest absolutnie apolityczny. Ja otrzymuję sporo zaproszeń, żeby mówić o Unii Europejskiej, o przyszłości Europy i dzisiaj to uczynię, ale to z bieżącą polityką nie ma nic wspólnego. A spotkanie ze studentami, czy ma związek z tym, żeby może odmłodzić szeregi lewicy, no tak, żeby nie poszli w ręce Palikota, no tak? Nie, nie. Ja wypełniał swoją misję w ten oto sposób, że będę z młodzieżą dyskutował o przyszłości Europy. Ale ten temat nie wiąże się z żadnym krajowym tematem, więc po prostu mówimy o tym, co się może zdarzyć w Europie za rok, za 2, czy za 3, czy za 10, jakie jest miejsce młodych Polek i Polaków w tej nowej Europie. A propos Palikota. Niedawno poseł Biedroń złożył w ratuszu taki wniosek o to, żeby Rada Miejska rozpatrzyła możliwość utworzenia lokalnego programu dofinansowywania metody in vitro. Czy pana zdaniem takie lokalne programy mają sens? Oczywiście i bardzo się cieszę, że pierwszym samorządem, który postanowił dofinansować metodę in vitro ze środków budżetowych, jest prezydent i samorząd Częstochowy, prezydent prowadzący się z SLD. I wszędzie, gdzie samorządy mogą podjąć to samo działanie, powinny podjąć, dlatego że to jest umożliwienie części polskim rodzin, zwłaszcza tym biedniejszym, posiadanie potomstwa. In vitro to jest walka o życie, a nie walka z życiem, więc zwłaszcza te bogatsze samorządy powinny z takich możliwości korzystać.
A jak pan ocenia to, że Platforma Obywatelska w Słupsku postanowiła teraz tuż przed referendum wyjść z takiej nieformalnej koalicji z panem prezydentem? Zapewne Platforma uznała, że z punktu widzenia jakichś rozgrywek taktycznych jest to potrzebne. No ale jak ktoś w połowie kadencji wraca się do swojego sojusznika plecami, robi rozmaite miny i fochy, to nie najlepiej to wygląda.